Witam ślicznie. Dzisiaj króciutki znowu materialik. Chciałem wytłumaczyć, czemu komputery poleasingowe od razu do serwisu zanosimy komputerowego, porządnego. Tak jak nieskromnie mój. Tu będzie piękny, fajny, mały delik. Stanowisko pracy dla jednego z moich klientów. Wielkości dłoni komputerek dosłownie. Zobaczcie, co oni zrobili. Położyli pastę, nową tutaj. Ta biały najtańsze gówno syntetyka, ale położyli. A tutaj nie zdjęli starej pasty, tylko nałożyli nową i to złożyli. Przecież tak się nie robi. Przecież to trzeba umyć wszystko IPą i nałożyć porządną pastę porządnej marki. To jest komputerek za 1219,99. Jako wół roboczy do pracy w biurze jest spoko. Ma bardzo przyzwoite parametry na i5, 16 GB RAM-u, M2, SATA wolna, więc super parametry. Nie, nawet się włącza, bo jeszcze nie było okazji. Pierwsze co od razu taki komputer otwieram, patrzę co jest w środku. W Dellu to jest bardzo fajne, bo są te klamerki, wszystko tylko klik, klik i otwierasz. No i co? Będę wycierał, nakładał nową pastę i dopiero go uruchomię, bo bym go przegrzał. Pozdrawiam ślicznie.